Dzień dobry, Klaro. Dzień Bardzo, dobry. bardzo się cieszę, że znalazłaś w swoim zajętym grafiku i chyba przed podróżą również czas na to spotkanie. Zaprosiłam cię do niego, ponieważ chciałam z tobą porozmawiać o książce i o autorze tej książki, ale może na początek spróbuję prawdopodobnie nieudolnie cię przedstawić, bo jest bardzo trudno cię jakimś jednym zgrabną formułą przedstawić, bo wymykasz się definicją takim klasycznym tego, co się w życiu robi, ale może powiem to tak z mojego punktu widzenia, w jaki sposób ja ciebie poznałam i po kolei. Więc jesteś artystką, muzyczką, tworzysz ceremonie i nie wiem, czy to jest zajęcie, które do tej pory już się zajmowałaś, czy dopiero zaczynasz, przekazujesz pierwotną, ceremonialną mądrość Afryki. Nie wiem, czy dobrze to określiłam. Zawsze mam kłopot z obieraniem słowa takich rzeczy, ale zapewne, jeśli dobrze ogarniam charakter tutaj, naturę twojej pracy, zapewne jest to prowadzenie ludzi do takiej umiejętności i mądrości własnej, w której będą w stanie połączyć się ze swoją pierwotną duchowością i ze swoimi duchami, które będą ich uczyć. Czyli w duchu szamanizmu, tego pierwotnego. I wiem, że jesteś też naukowczynią, co mnie też ogromnie intryguje. Chciałabym, żebyś chociaż trochę powiedziała na ten temat, nad czym pracujesz naukowo. Rozwiń, dodaj, postój to, co powiedziałam. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę jest to dla mnie również zaszczyt i bardzo się ucieszyłam. Zawsze się cieszę na myśl, że mogę z kimś porozmawiać o Malidomie, też zwłaszcza z osobą, która wydała jego książkę po polsku, więc naprawdę bardzo się cieszę i wiem też, że Malidoma, gdyby był, bardzo by się cieszył z tej książki, z tego wydania, z tego, że jego słowa gdzieś tam sięgają, że się pojawia właśnie w tych miejscach, gdzie no, co jakiś czas zawsze też zapraszałam go, mówiłam, a no, przyjedziesz do Polski, przyjedziesz do Zimbabwe. Niestety zmarł, zanim te rzeczy się wydarzyły, ale w duchu jest z nami. Tak to czuję, tak to widzę. Tak, myślę, że bardzo dobrze ujęłaś właśnie. Ja też mam kłopot z tym, jak ująć zgrabnie w trzech zdaniach nawet moją działalność, ale myślę, że jest to koncepcja, która jest nam w pewnym sensie dobrze znana, bo szkoły tajemnic, które pracują w duchu i duchowości, i twórczości, pewien rodzaj rdzennej alchemii, która również otwiera przestrzeń właśnie na twórczość, nie na tradycję, bo ja wbrew pozorom nie jestem związana z tradycją w sensie takim, jak myślimy o tym, że coś musi być właśnie według jakiejś formuły. I myślę, że tutaj też wbrew pozorom bardzo wiele osób nie wiem, czy nie wie, czy po prostu nie ma świadomości, że Malidoma absolutnie duchowo po prostu eksperymentował. Tworzył, eksperymentował, nie chciał nigdy się nudzić i mam podobnie, więc siłą rzeczy jestem osobą, która łączy światy i która w tym wszystkim próbuje dojść do prawdy, a prawda duchowa tak mnie mocno zdzieliła już ileś tam razy w moim życiu, że ta prawda według mnie bez świata duchowego i bez tego, jak świat duchowy operuje, nie ma sensu. Jakby nie możemy kontynuować takiego zaprzeczania istnienia świata duchowego i tej konieczności współpracy z nim na różnych poziomach w celu w pewnym sensie rozwoju, uzdrawiania, tworzenia radości, miłości i te najfajniejsze rzeczy.
Tak, więc moja działalność jest właśnie duchowość, sztuka, łączenie i inicjacje w pewnym sensie. Bo jak uczę, nawet jak uczę w sensie takim, jak tworzymy teatr ceremonii, teatr rytualny, to to jest proces inicjacyjny dla ludzi, którzy tam są. Też w duchu starożytnego Egiptu. W pewnym sensie to jest nic nowego, w drugim sensie wszystko jest nowe, bo po naszemu. Tak, to jest też właśnie bardzo, bardzo ciekawy wątek, czyli ścisłe połączenia, właśnie bycie jednym duchowości i sztuki. To jest ciekawy, ważny temat, tak, ważny punkt widzenia w tej dziedzinie. A powiedz trochę więcej o swoich jeszcze, zanim przejdziemy do Malidomy i Twoich doświadczeń w Afryce, o Twojej pracy naukowej. Tak, znaczy właśnie też tak jak Malidoma, można powiedzieć, który miał dwa doktoraty, o których prawie nigdy nie mówił, ale które jednak też jak ludzie go przedstawiali, to był doktor Somme czy doktor Na Malidoma. zachodzie szczególnie, gdzie są przywiązani Tak, bardzo jest dokładnie. jego legitymacja do świata tych elit intelektualnych zachodu i wydaje mi się, że ta przepustka właśnie to Tak, wykształcenie. to była przepustka, to były drzwi, które dla niego były otwarte, żeby też Katedry. tak mieć pewnego też rodzaju autorytet. Więc u mnie też ja absolutnie zwłaszcza ja skończyłam studia licencjackie, rzeczywiście skończyłam szkołę muzyczną, skrzypce, dwukierunkowe studia, ale też literaturę, anglistykę. Później pojechałam do Yale na studia magisterskie. To już było po moim pierwszym kontakcie z Afryką i miałam wtedy taką bardzo naiwną koncepcję, że skoro skończyłam szkołę muzyczną, to ja nigdy tak naprawdę niczego się nie nauczyłam na studiach. I że studia to jest takie miejsce, uniwersytet, gdzie można rzeczywiście, nie wiem, nauczyć się różnego rodzaju mądrości i że ja po prostu tego nie miałam, więc dlatego wtedy powiedziałam sobie nie. Pojadę na studia magisterskie, rzeczywiście dostałam się na fajny program i będę się uczyć. Po prostu chcę zrozumieć świat z różnych perspektyw. Wtedy absolutnie nie byłam na ścieżce duchowej. Wiedziałam, że po moim pierwszym kontakcie z Afryką, że coś mnie tam naprawdę po prostu, nie wiem, złapało, wzięło, ale ja nie mogłam tego racjonalnie sobie w ogóle wytłumaczyć. I chciałam to zrozumieć. Chciałam nauczyć się historii, kultury, języka, języków oczywiście, ale skupiałam się na Swahili, jak byłam na studiach magisterskich. I miałam taką właśnie, że wtedy to ogarnę. Absolutnie nie ogarnęłam, ale rzeczywiście wtedy zaprosiłam do siebie pierwsze inicjacje, pierwsze też choroby szamańskie. Pierwsze różne jakieś doświadczenia, których też nie rozumiałam, które mnie przeraziły. Po tych studiach i po tym, jak weszłam na ścieżkę duchową, spotkałam Malidomę, to czułam, że już nigdy nie wrócę na studia, jakiekolwiek, że nie ma przestrzeni na uniwersytetach na to, co odkryłam, jest najprawdziwsze. I faktycznie wtedy, kiedy ja byłam na Yale, myślę, że nie było na to przestrzeni. Ale koniec końców dostałam bardzo taki prestiżowy grant, nie jako doktorantka, co było zaskakujące, właśnie jako artystka. I ten grant, byłam na uniwersytecie wtedy w Zimbabwe, w sensie uczyłam tam przez mniej więcej 2 lata. I miałam wtedy takie, okej, jeśli mogę dostać fajne granty, to mogę w sumie napisać doktorat, ale warunek mam taki, że żebym mogła napisać prawdę po swojemu, że to ma być afrykański uniwersytet i afrykański promotor i najlepiej, żeby to była kobieta. Po prostu miałam to w głowie takie i rzeczywiście wylądowałam na UNIS-ie, Uniwersytet w RPA. Mam promotorkę najfantastyczniejszą, nie wiem, na świecie. Super kobieta i bardzo ogarnięta, jeśli chodzi o rdzenną duchowość i to, że to jest prawda i jak możemy na uniwersytetach, w akademii zacząć o tym
pisać, mówić w sposób i racjonalny, szanowany, i z całym szacunkiem do tej prawdy. Więc ona bardzo, jej się bardzo podoba moja praca, a to, że ona wspiera moją pracę, bardzo mi też pomaga. I faktycznie teraz możemy mówić na uniwersytetach o rzeczach, które jak Malidoma kończył doktorat, no to on, kto by to uszanował? No, o inicjacjach, o świecie duchowym, o tej prawdzie i o, ja piszę, ja mam cały rozdział o duchowej metodologii. Właśnie, ale powiedz dokładnie, jakim tematem się zajmujesz w swojej. Mitologia gwiazd w południowej Afryce, rejonie południowej Afryki. Tak, mitologia gwiazd i wszystko, co jest z tym związane, czyli prawdziwa historia ludzkości, która zwłaszcza w tamtym rejonie jest absolutnie zakłamana, bo w ogóle się oficjalnie nie mówi o tym, jak świat duchowy, jak się pokazywał i zmieniał bieg również ludzkiej historii. A były to sposoby bardzo bezpośrednie. Nadal tak jest, ale o tym się nie mówi. Chociażby na przykład taki klasyczny przykład, który zawsze podaję. Pytanie, kto wygrał wojnę o niepodległość w Zimbabwe, w historii zimbabweńskiej. Nie? Zimbabwe to wszyscy wiemy, stało się państwem w 1980 roku po wojnie właśnie o niepodległość. No to tam niby się mówi, potem Mugabe był dyktatorem. No ale kto wygrał tą wojnę? Tą wojnę wygrali szamani. Szamani prowadzili tą wojnę. Szamani mówili, gdzie, kiedy będą jakie bitwy. Szamani mówili armii, róbcie to, nie róbcie tego, wolno wam to, nie wolno wam tego. Teraz robimy tą ceremonię, teraz oczyszczamy to. Wygracie tak i tak. I to jest tak znana historia, to nie jest zabobon, to nie jest wymyślone, są fakty. Czy ktoś się o tym uczy? I zresztą nie jedyne miejsce w Afryce, gdzie tak było, ale w Zimbabwe to było bezpośrednie. Jak zapytasz się przeciętnego Zimbabweńczyka, to od razu ci powiedzą: Mondoro, szamani Mondoro wygrali wojnę, a potem przejął Mugabe. Więc takie właśnie przodkowie wygrali. I jak ma się świadomość, że ten świat duchowy jest tak bezpośredni i tak związany z naszą ludzką rzeczywistością, a potem świat zachodni, myślenie zachodnie mówi ci, ale musisz na uniwersytecie pisać, jakby tak nie było. No to to jest właśnie ta kolonizacja naszej rzeczywistości. Więc moja praca to jest dekolonizacja duchowa. O. O, bardzo mi się podoba to określenie. A powiedz mi, czy na uniwersytetach afrykańskich to podejście jest inne niż na uniwersytetach w krajach tak zwanego Zachodu Północy? To jest dobre pytanie. Powiedziałabym, że tak, ale że różnica jest taka, że na uniwersytetach zachodnich, okej, to jest taki paradoks. Na uniwersytetach zachodnich ludzie myślą, że są otwarci, starają się być otwarci, ale skoro w życiu osobistym i w kulturze nie mają takiej po prostu wiedzy, bezpośredniego kontaktu świata duchowego, to mogą sobie tylko wyobrażać, ale są na to otwarci. A na uniwersytetach afrykańskich, wszyscy, którzy tam są właśnie Afrykańczykami, w kulturze, w rodzinie, w takich właśnie kontaktach poza pracą, wszyscy wiedzą duchowe rzeczy. Jest to bardzo dobrze znane, jest to w kulturze. Ale jest koncepcja taka, że żeby być profesjonalną osobą, która jest szanowana, właśnie ta kolonizacja, to muszę udawać, że to nie istnieje. Więc na uniwersytecie staram się jak najbardziej zamykać się w pewnych ramach, żeby o tym w ogóle nie mówić, bo na tym polega profesjonalność. Więc powiedziałabym, że to jest właśnie takie. Fajnie by było, gdybyśmy mogli częściej się spotykać i mówić naprawdę nasze własne doświadczenie tego wszystkiego. I oczywiście są też teraz w RPA, jest rewolucja duchowa, ale to widać na uniwersytetach. Chociażby na konferencji, na którą byłam zaproszona na Uniwersytecie Northwest University, rdzennej astronomii. Pierwsza w swoim rodzaju. To był miks profesorów, szamanów, artystów.
były ceremonie, które były z tym związane, dlatego że według tradycji, i to nie chodzi o tradycję, tylko rzeczywiście według takiej alchemii ceremonialnej, na przykład o niektórych rzeczach nie wolno rozmawiać przed pewnymi rytualnymi akcjami. Nie wolno, nie chodzi o tabu, tylko to jest tak kompletny brak szacunku i takie wypaczenie nawet znaczeń tych słów, że tego się po prostu nie robi. No ale na konferencji, nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim, czy ludzie tak myślą? Czy myślą, dobra, zanim porozmawiamy o tym, albo opowiemy tą historię, albo opowiemy o tej gwieździe, czy zrobimy rytuał, żeby to zaprosić? No nie. Nie myślą w taki sposób. No nie. Ale może gdyby mieli opcję, to by zaczęli myśleć. Nie wiem. Czyli z tego wynika, że Afrykańczycy w tym środowisku akademickim w prywatnej przestrzeni żyją duchowością, która jest zaszyta w tej kulturze od zarania dziejów i jest dla nich żywa. Natomiast na Zachodzie ludzie w akademice czy w środowisku akademickim albo po prostu nie znają tej sfery, albo ją odrzucają jako obskurantyzm, albo, bo tak też często jest, albo też jest to dla nich żywe, ale jest tak niespójne z tą przestrzenią racjonalności i naukowości, że zachowują to jakby w takim zamkniętym zupełnie szczelnie pudełku, już nawet nie prywatnym, tylko jako pewne, w takim ciemnym miejscu swojej osoby, z którego nie ma prawa to w ogóle wychynąć nigdzie. Ciekawe jest to, że właśnie osoby, które pracują na polu psychologii, to jest też dziedzina, która mnie jest bliższa, tutaj się okazuje, że tam, gdzie jest psychologia i szczególnie w kontekście terapeutycznym, to tam się już nie da od tematu uciec, dlatego że ludzie przychodzą z bardzo konkretnymi doświadczeniami, mogą mieć 10 tytułów naukowych, profesorskich, jakichkolwiek, ale w tą przestrzeń terapeutyczną przychodzą bardzo często z potrzebą, z potrzebami duchowymi niezaspokojonymi, z pytaniami o duchowość, które pozostają bez odpowiedzi i tak dalej. I jakby ona jest intymna i jest też okryta tabu, tak? Przestrzeń terapeutyczna, przynajmniej w świecie zachodu, ale tamta duchowość ma możliwość się wypowiedzieć właśnie również czasami przez usta osób, które pracują naukowo i na uniwersytetach, i którym nie wolno, albo w biznesie, albo jakoś inaczej, którym nie wolno w świecie zachodu o tym mówić, bo zostaną sklasyfikowani jako szaleńcy albo po prostu ciemnota, nawet bez względu na ich tytuły. Więc to jest bardzo, bardzo inspirujące, to co mówisz, jeżeli chodzi o świat akademicki afrykański. Ja też tak czuję i widzę, obserwuję, mieszkam we Francji, więc tutaj Afryka jest dużo bliższa, bardziej obecna niż na przykład w Polsce. Dużo więcej się mówi. Ja bardzo dużo słucham na przykład dziennikarzy afrykańskich, tych niezależnych. I z wielkim zainteresowaniem, bo nie wiem, czy to potwierdzisz, ale z mojego francuskiego punktu widzenia, Afryka jest w punkcie, który może oznaczać początek, wybuch wręcz rozwoju i kulturowego, i ekonomicznego, i społecznego, i wszelkiego innego. Czy tak jest? Bo ja to tak czuję, ale może to jest moje bardziej chcieństwo. Czy ten potencjał Afryki, który w tej chwili widać na wielu polach, ty też czujesz, kiedy tam jeździsz, że on rośnie. Tak, absolutnie. Myślę, że świadomość, właśnie ja to nazywam teraz tym duchowym renesansem w rejonie południowej Afryki, która jest mi najbardziej najbliższa. No i nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest chcieństwo. Myślę, że to jest fakt, jak patrzeć na to, co się dzieje, jeśli chodzi właśnie o świadomość, ale z drugiej strony niestety jest. To, co ja nazywam, i wiem, że to również w Polsce ludzie nie lubią, jak używam tego określenia, ale to jest duchowa wojna. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. I może rzeczywiście tutaj mniej się ją odczuwa niż w taki bezpośredni sposób w Zimbabwe. Ona sprawia, że
No, czasami są właśnie często w sumie rzeczy, które łamią ci serce, bo ten potencjał jest tak duży, albo na przykład ta energia pozytywna, która wchodzi w coś, jest bardzo duża. Widać, że to może od razu stać się właśnie piękne i cudowne, a z drugiej strony te akcje, niestety często polityczne, przemocowe właśnie interweniują i zamykają ten potencjał, ale myślę, że jak u mnie na pewno musiałam się przestawić i nadal muszę się przestawiać cały czas na to, że mówimy o czymś na dłuższą metę, gdzie rzeczywiście na krótszą widzimy jakieś naprawdę piękne objawy tego, ale na dłuższą metę właśnie, co sprawi, że większość Zimbabweńczyków zacznie żyć. Po prostu, że ich życia będą od podstawy łatwiejsze. O, łatwiejsze, no. Masz na myśli duchową wojnę, w Afryce, tak? W konkretnych miejscach w Afryce, czy w ogóle na świecie? Znaczy, na pewno w ogóle na świecie, ale na pewno też mam poczucie, i tutaj właśnie a propos tych badań na temat mitologii gwiazd, że są miejsca na Ziemi, które są bardziej osaczone tą duchową wojnę, ale one, dlatego że one symbolizują jakąś większość, jeśli chodzi o całość, a w sferach rytuału, jak sami wiemy, nie ma czegoś takiego jak symbol. Jest bezpośrednie coś, co sprawia, że jakby określić tą duchową wojnę. No właśnie, że coś chce się na przykład uzdrowić, ale na przykład w pewnym miejscu na Ziemi, gdzie są bardzo święte miejsca, na przykład w Zimbabwe, gdzie są bezpośrednie portale, gdzie są jaskinie, gdzie wchodzisz, nie wychodzisz, góry, gdzie żyją sobie właśnie przodkowie, i też jest im trochę na rękę, żeby był chaos. Świat duchowy korzysta z tego, że ludzie nie ułożyli sobie wszystkiego tutaj tak, że wszystko jest oczywiste, ewidentne i bezpieczne, oczywiście. Świat duchowy korzysta z tego, że trochę nie wiadomo, czy jeśli wejdziesz na tą górę, czy zejdziesz. Bo oni też chcą mieć swój luz w tym wszystkim, więc jakieś takie, więc na przykład, bo rozmawiamy w Zimbabwe, pytanie właśnie, dlaczego w Zimbabwe? Jedno z naprawdę wierzę najświętszych miejsc na Ziemi, jeśli chodzi o te miejsca, święte miejsca, naturalne rytuały, które się dzieją w przyrodzie, wielcy przodkowie, którzy tam schodzą na ziemię z gwiazd, i jest to niesamowite, cudowne i naprawdę wykracza ze sfery, nie wiem, słów nawet, żeby to opisać. Dlaczego jest taki chaos? Dlaczego jest tak ciężko? Dlaczego ludzie głodują? Jak to zestawić ze sobą? Więc po prostu to są takie teorie różnego rodzaju, które też ludzie doświadczają na sobie. No. Więc nie wiem, czy to trochę. Tak, to bardzo, bardzo ciekawe i dla nas odległe, ale jednocześnie inspirujące rzeczy. Tak jak właśnie wracając do Malidomy i dla Malidomy i jego książki, jego przekazu, to jest jednocześnie to, co on pisał, bo ja trafiłam na tę książkę poszukując odpowiedzi na pytanie, jak połączyć się ze swoją własną rdzennością, nie sięgając po rdzenności i tradycje dalekie, tylko ze swoją własną, tą zaszytą w ciele. Więc ja z konkretnym pytaniem trafiłam na Malidomę i na jego książki i znalazłam odpowiedź na wiele swoich pytań, właśnie między innymi to również, czyli właśnie połączenie, bezpośrednie połączenie z duchem i ze światem duchowym, który jest w tym miejscu, gdzie ja jestem i który też jest moim tym osobistym światem duchowym. Czyli jestem powiązanym z otoczeniem, środowiskiem, z naturą i mną samą. Więc to, co dla mnie było najpotężniejszą, najbardziej inspirującą częścią w tym przekazie Malidomy, to jest właśnie uniwersalność. Czyli obierając to z tych, oczywiście tam jest bardzo dużo takiego w cudzysłowie folkloru i tradycji ich własnej, tak? Natomiast obierając to z tych elementów takich kulturowych czysto, to, co zostaje, to jest
bardzo intymna, uniwersalna droga własnej, osobistej duchowości. Jak dla mnie, dlatego wydałam tę książkę, pomimo że jest niezwykle niszowa pozycja, ale jest to jedna z tych, które poczułam, że są ważne dla osób, które zostają w tej zachodniej, w tym przypadku polskiej, tak, kulturze, trochę same, bez odpowiedzi i szukają w różnych miejscach. Nie zawsze znajdują takie odpowiedzi, które rzeczywiście wskażą im właściwy kierunek. Czasami są to takie zastępniki albo gotowe recepty, albo jakieś, jak to się nazywa po polsku, książki z gotowymi przepisami na taką sytuację, zrób to, na taki rytuał, taką recepturę, a to spal to i zrób tamto. Nie wiem, nie pamiętam, jak się to nazywa po polsku, przychodzi mi francuskie słowo do głowy. W każdym razie w świecie zachodnim mamy raczej właśnie takie książki kucharskie, tak, duchowości, również rdzennej w cudzysłowie. Tak. Natomiast to, co można zaczerpnąć między innymi u Malidomy, to jest to. I teraz, ponieważ mnie nie było dane poznać go ani nawet z nim porozmawiać na Zoomie, tak jak z tobą, bo już dowiedziałam się o nim po tym, jak przeszedł na drugą stronę, dlatego z taką wielką ciekawością i głodem prawie, że ciekawości, zwracam się do osób, które go poznały, a ty chyba spędziłaś z nim naprawdę dużo czasu, więc. Ale zanim tego przejdziemy, to musisz mi odpowiedzieć, jeśli mogę cię prosić, jaki przedmiot trzymasz tutaj, bo intryguje mnie on ogromnie. Tak. To jest moje Chimbo. Chimbo to jest święty kij przodków, który był mi dany właśnie to był podarunek w Zimbabwe związany z ceremonią wtedy i każdy szanujący się Shikiro w Zimbabwe ma Chimbo, ma swoje Chimbo, nie jeden, ale to jest mój główny Chimbo i rzeczywiście to jest ta cała koncepcja, która jest, uwielbiam właśnie w afrykańskiej duchowości. To jest po pierwsze pragmatyzm, ale po drugie też taka bezpośredniość materialna. Że to, co masz na sobie, dlaczego właśnie szamani się ubierają jakoś tak, albo na przykład dostają po jakiejś inicjacji jakieś korale czy coś, czy właśnie święty kij, że musi być obecny w niektórych też w rytuałach, ceremoniach, dlatego że przodkowie mają swoje rzeczy. Ty masz na sobie te rzeczy, ale tak naprawdę to nie są twoje rzeczy osobiste, tylko rzeczy przodków, przez które oni mogą energetycznie również cię wspierać. No i to jest też kij, jakby on też uzdrawia robi różne rzeczy, o. I rzeczywiście to tak jest. Teraz powiedziałam to i tak myślę sobie, że to dziwnie tak brzmi po polsku. Myślisz sobie, nie wiem, że ja sobie coś wymyśliłam, ale tak po prostu jest. Nie, nie, ja akurat tego nie pomyślę. Tak, nie, ty nie, ty nie, ty Słuchaczy nie odpowiadam, ale tak. ja na pewno nie pomyślę. Natomiast musiałam cię o to zapytać, ponieważ od początku rozmowy mam wrażenie, że rozmawiam z tobą i z tym przedmiotem jednocześnie, co jest bardzo pozytywne, ale też intrygujące dla mnie. Dlatego poprosiłam cię, żebyś przedstawiła tą osobę, jeśli tak mogę się wyrazić. A jeśli pozwolisz, to przejdźmy teraz, właściwie nawet nie wiem, jak zadać Ci te pytania, więc być może pozwolę Ci wybrać, co byś chciała o Malidomie, o tym, jaki był, kiedy miałaś z nim do czynienia, jakim był nauczycielem, w jaki sposób uczył. Mówisz, to ciekawe, nie słyszałam tego wcześniej, że eksperymentował, że poszukiwał, że nie chciał się nudzić w swojej ścieżce duchowej, że więc nie był dogmatyczny, z tego wynika. Zresztą to wynika również z jego książki, oczywiście. Więc wybierz to, od czego chciałabyś zacząć. Tak, pozwolę sobie zostawić ci tą wolność. Dobrze, ja sobie coś wybiorę też absolutnie. Czuję się swobodna, w sensie wiem, czasami, zwłaszcza jak mówimy o osobach, których już nie ma po tej stronie, to człowiek łatwo się skupia na sobie. A tutaj bardzo chciałabym opowiedzieć coś o nim. Na pewno był dla mnie tak niesamowicie ważną osobą. Nadal go bardzo mocno czuję i Moi przodkowie wysyłali mnie do niego przez 6 lat.
więc od 2015 roku, to był rok, kiedy właśnie zmarł mój brat, nagle i po tym, chociaż parę miesięcy przed tą śmiercią przeczytałam książkę Mali Domy, która też trafiła na mnie w jakimś antykwariacie w Arizonie, wtedy mieszkałam w Arizonie i to była niesamowita książka, po prostu przeczytałam ją w jedną noc i miałam takie, ja myślałam w ogóle, że Mali Domy już nie ma, bo żeby ktoś napisał taką książkę i jeszcze był w naszych czasach, to dla mnie było takie wow. Więc znalazłam, że jest, wtedy pamiętam, ale miałam wtedy w sobie właśnie no taką też, no nie wiem, no po prostu Boże, że ja bym zainwestowała, żeby pojechać do jakiegoś szamana. Boże, co? Nie, to nie ja. No więc widać, jak właśnie ludzie się zmieniają. Przynajmniej ja to tak patrzę, ale po śmierci mojego brata to po prostu byłam w takim amoku niezrozumienia w ogóle czegoś, na co nie miałam słów. Nie miałam nawet słów na to, ale po prostu musiałam pojechać. I wtedy pojechałam do Mali Domy po raz pierwszy i od tamtego momentu, to był wrzesień właśnie 2015 roku. Od tamtego momentu moi przodkowie ciągle mnie przez następne 6 lat w takiej większej, powiedzmy, inicjacyjnej podróży, która ciągle mnie na różne sposoby rozwalała, wysyłali do niego, żeby on właśnie mi pomagał, ale pomagając nauczył mnie bardzo dużo i myślę, że wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, mam nadzieję, że wszyscy, może nie wszyscy, mieli to poczucie, że Mali Doma był tak bardzo mocno nauczycielem, że on właśnie jak pomagał, on ci przekazywał inny sposób na patrzenie, widzenie, rozumienie i ten inny sposób rozumienia bardzo wspierał, bardzo pomagał. Bardzo otwarcie mówił o różnych rzeczach, z którymi również się nie zgadzał, jeśli chodzi o tradycyjny szamanizm kontynentu afrykańskiego, ale mówił nie z takiego punktu widzenia, na przykład, ach, ja się nie zgadzam. Nie, on mówił, to są podstawowe nieporozumienia, jeśli chodzi o prawa świata duchowego. I tutaj właśnie jego eksperymentowanie, jego naprawdę on. Nie wiem, on bardzo dużo rzeczy robił sam i wiem, słyszałam też, jak ktoś kiedyś to skrytykował, że niby to było takie, ach, on był taki właśnie, taki samotnik, a ja miałam takie, no on był szamanem, no sorry. Szamani tak mają, chodził sam do świętych miejsc, sam robił jakieś ceremonie, żeby potem wyciągać z tego prawdę o duchowym prawie i potem on tą prawdę przekazywał po swojemu w ceremoniach, które on, oczywiście one były na podstawie jego kultury, i tej magii, ale jego kultura też nie była, nie ma czegoś takiego jak kultura, jak jest się szamanem, jest alchemia. Jest pytanie, czy to działa, czy to nie działa. Więc Mali Doma był absolutnie zafascynowany tym, co działa, a co nie działa. Więc na przykład jak szamani z całego kontynentu tam mówili, że te różne tabu związane z seksualnością. Mali Doma mówił, absolutnie nie. Musimy zacząć otwarcie mówić, że energia seksualna w tej właśnie swojej pierwotnej postaci, nie mówimy o właśnie skrzywionej energii seksualnej, że ta energia to jest po prostu moc duchowa. I teraz po prostu pytanie, jak z niej ceremonialnie, rytualnie korzystać, a nie tutaj wmawiać ludziom, że jak mają się oczyścić, to tutaj właśnie mają, są jakieś tam seksualne tabu czy coś. Co ja też właśnie chodząc po szamanach absolutnie słyszałam bardzo, bardzo dużo takich historii. Ale Mali Doma nie, to nie chodziło o zdanie, tylko chodziło o to, że on był naprawdę zafascynowany właśnie esencją. Ludzie go krytykowali, że on pracował ze wszystkimi. O, ze wszystkimi pracował. Była krytyka w pewnej chwili w Stanach, dlaczego on nie skupi się na afroamerykańskiej
części społeczeństwa, dlaczego on się zdradza. I ta krytyka, tą krytykę słyszałam nie tylko w Stanach, słyszałam również w Afryce. Taką właśnie, przecież on zdradza nasze sekrety. Ale on tego tak nie widział. On tak jak właśnie mówisz, on tak głęboko zaszedł w swojej podróży, poszukiwaniach, że on naprawdę już nie widział tego jakby ludzkiego człowieka, on widział ducha. On widział projekt duchowy i ten projekt duchowy był dla niego również tak niesamowity i taki ciekawy i taki właśnie też związany z tą wojną duchową, też niebezpieczny bardzo, że ta walka, w której on był, on nie był w stanie nawet jakoś tam się zgadzać z ludźmi, którzy mówili, no ale musisz brać pod uwagę to, że właśnie człowiek z białą skórą to nie jest to samo, co człowiek z czarną skórą czy coś. I on miał takie, nie, 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 w projekcie duchowym to już wszystko się zmieniło. Żyjemy w zupełnie innym świecie i tworzymy właśnie nowe ceremonie, ale nawet nie, że tworzymy, tylko one są nam dane przez tych samych przodków, którzy 200-500 lat temu dali nam inne ceremonie. Ale no więc takie. Czy było też tak w pewnym momencie, bo nie wiem akurat jeśli chodzi o Afrykę, natomiast wiem, że wśród rdzennych Ameryki Północnej przyszedł po prostu taki moment, w którym jakoś bardzo hurtowo, przepraszam za kolokwializm, ta kultura otworzyła się celowo i świadomie na człowieka zachodu. Po prostu przyszedł taki czas, że oni stwierdzili, że można i że to jest właśnie ten moment i że trzeba. Historia Malidome, jeśli chodzi o jego wyjście do człowieka zachodu, bardzo, bardzo, bardzo mnie ujęło to, co powiedziałaś, że on nie widział człowieka, tylko widział jego ducha. To jest bardzo piękne zdanie i poczułam to bardzo mocno. I zapewne tak powinniśmy wszyscy patrzeć na drugiego człowieka, No. a nie wyłącznie przez ten pryzmat kultury. To jest mocno zakorzenione, ale chyba do przejścia. Czy w Afryce też tak było, że ja wiem, że kultura Degaru, bo to o tym mówi Malidoma w książkach, że ona była bardzo zamknięta na świat zachodu. Ludzi zachodu, białych ludzi traktowali jak prawie, że jak zarazę, niebezpieczeństwo dla siebie. Może zaraz to złe słowo, ale niebezpieczeństwo. Nie bez powodu w języku Degarów, z tego co on mówi, słowo, które oznacza obcego, oznacza również wroga. To samo słowo na te dwa znaczenia. Dla nas to jest trochę szokujące. Ale przyszedł moment, że no, duchy powiedziały i starszyzna przekazała, tak, w przypadku, znasz historię Malidomy, w momencie, kiedy wrócił do plemienia już jako dorosły człowiek i przez chwilę się zastanawiano, czy on jeszcze jest Dagarą i czy jeszcze można mówić o nim, że jest członkiem tego plemienia, czy już jest białym człowiekiem mimo czarnej skóry, ale się okazało, że jak najbardziej i że to było powołanie jego życia. To było jego imię i jego powołanie, które się wyraziło w imieniu. Czy jest to jakieś zjawisko szersze w Afryce, czy on jest odosobnionym przypadkiem? Zapewne było więcej kultur, które były zamknięte, które się w jakiś sposób mogły otworzyć. Czy w Zimbabwe też tak było? To jest bardzo dobre pytanie, naprawdę bardzo dobre pytanie, bo myślę, że to pytanie można, na to pytanie można odpowiedzieć z różnych z różnych perspektyw. Po pierwsze, na pewno z jednej strony, tak jak mówiłam, czuję bardzo mocno, że Afryka, duchowy renesans Afryki obecny jest bardzo ważny dla całego świata. Niestety, z tego co widzę w południowej Afryce, są rzeczy, które są jakby zamknięte w społeczeństwie i są rozmowy, co jest normalne, nie? Też mówię jako życiowa emigrantka. Są rozmowy, które mamy między sobą i są rozmowy, które mamy ze światem na zewnątrz, nie? Chociażby właśnie w porównaniu do Polonii. Są rzeczy, o których Polonia rozmawia ze sobą, ale w życiu by nie rozmawiała tak właśnie, powiedzmy, nie wiem jak u ciebie, ale z Francuzami czy z Amerykanami czy coś.
Nie, im wystawiamy trochę inną twarz, bo no bo też to nie chodzi o zakłamanie, tylko po prostu mamy inne zainteresowania. Oni też mają inny. Więc to są inne rozmowy, więc myślę, że tutaj trzeba to uwzględnić, w sensie, że Afryka, na pewno jeśli chodzi o globalne medycyny, to ja mam poczucie, że ona dopiero teraz się otwiera, bo takich osób jak Malidoma, nawet nie wiem, on był tak oryginalny, naprawdę, on był oryginalny, w Afryce był oryginalny. Na świecie był oryginalny. To nie można by nawet powiedzieć, że takich ludzi jak on, ale po prostu widać, że jest tego mało, mniej niż być powinno, zważając na to, że jest to ogromny kontynent, ta duchowość jest niesamowicie potężna i głęboka. I był też jakby taki drugi mój, powiedziałabym, jak myślę o afrykańskich szamanach, którzy naprawdę są niesamowici, no to oryginalny właśnie i mocny był Credo Mutua. Nie wiem, czy znasz, kojarzysz Credo Mutua, to z RPA. On zmarł w 21 roku, w marcu, miał 99 lat. Jak się pisze to nazwisko? Od razu cię zapytam. Mutua, Mutwa, Mutua. No, bardzo dużo też o nim piszę w moim doktoracie, bo on był prorokiem. On był prorokiem i on był bardzo tępiony w trakcie swojego życia, również za to, że nie był bardziej polityczny. On mówił o uniwersalności. Jego pierwsza książka, Wstęp, jest naprawdę niesamowicie piękny. On w tym wstępie pisze, on to napisał w latach 60. Przepraszam, że tak. On zresztą poznał w pewnej chwili, wydaje mi się, Malidoma, że się poznali, ale. Po prostu to jest tak wzruszająca historia, bo chodzi o to, że on był takim stosunkowo młodym człowiekiem i jego narzeczona zmarła to było Sharpeville Massacre. Więc to, co wtedy rząd apartheidowski robił i po prostu zamordował mnóstwo młodych protestujących ludzi, i jego narzeczona tam była. I on wtedy złożył przysięgę, powiedział, że on napisze prawdę, opowie mitologię prawdziwą swoich ludzi, dlatego że on tak to napisał właśnie, biali ludzie, my się tak dobrze ukryliśmy, że biali ludzie nie mają pojęcia, kim jesteśmy. A my ich bardzo dobrze znamy, bo wystarczy czytać gazetę codziennie przez 10 lat i dowiesz się dokładnie, jaka jest mentalność białych ludzi. Więc my mamy ich ogarnięci totalnie, ale oni do nas nie mają w ogóle dostępu. I on napisał książkę, która potem była. Znaczy, to jest niesamowita książka, bardzo ją polecam, naprawdę niesamowita, ale on potem został, jego pierworodny syn został zamordowany, on prawie został zamordowany, jego dom został spalony, dlatego że ludzie mieli jakieś takie poczucie, że on zdradził. Że on zdradził, że on jest, to, że on jest apolityczny, to, że on mówi o pogodzeniu się, że to jest zdrada. Więc tutaj widzimy jakby to, co niestety bardzo często, ja również, ja się ciągle z tym spotykam. W tym roku niestety, no to bardzo bolesne, nie? Jakś tam jakaś kobieta napisała artykuł o tym, że jestem duchową terrorystką, ale tylko z powodu koloru mojej skóry. I to są takie rzeczy, gdzie właśnie, i absolutnie to jest zrozumiałe z powodu historii, przemocy, kolonizacji, tego wszystkiego, a z drugiej strony ta właśnie duchowość i medycyna, która bardzo chce wyjść do wszystkich swoich dzieci, czyli ludzkości całej, ona ciągle prze, żeby, ale my mamy coś do powiedzenia całemu światu. I ci wielcy przodkowie, z którymi pracował również Malidoma, którzy go wysłali na zachód, dla nich to było właśnie to, co się dzieje na całym świecie, wpływa na nasze dzieci w jakiejś tam wiosce w Afryce. Więc musimy zacząć rozmawiać na skalę globalną. I są ludzie, którzy są też bardzo cyniczni i mówią, że takie rozmowy są niemożliwe. Więc nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie, ale na pewno jest ten ruch i myślę, że moje powołanie, moja praca jest również symbolem w pewnym sensie, że
że ten ruch będzie coraz większy, mocniejszy, ale że on również przychodzi z tym, żeby rozmawiać o bardzo niewygodnych tematach, czyli na przykład o duchowym patriarchacie. I o tym też właśnie mówił Malidoma, tylko że też bardziej właśnie prywatnie. Od kiedy mamy poczucie, że pierwotna duchowość jest związana właśnie z tym, że to tak wygląda patriarchalnie. W Afryce tego widać bardzo dużo. Tak duchowość jest często nauczana od podstaw, ale jak możemy właśnie dojść do tych praw, a nie do tego, co człowiek potem sobie wymyślił, co kultura jakoś tam zlepiła. I Credo Mutua też o tym bardzo, bardzo dużo pisał i mówił, więc są niektórzy, którzy mówią, ale to jest niewygodne. No tak, pewnie w tej warstwie kulturowej i w kontekście kolonizacji, która się bynajmniej nie skończyła, jest to bardzo zagmatwane i trudne. I tak jak mówię, głęboko polityczne też, niestety. I jednocześnie myślę, że jest bardzo trudne, dlatego pokłon w twoją stronę, bo to musi być wyjątkowo trudne w Afryce dla osoby białej. Nawet jeżeli Polska jako Polska ma no, tam naprawdę epizodyczny tylko wątek kolonizacyjny, naprawdę epizodyczny, aż anegdotyczny, ale także nie byliśmy kolonizatorami, raczej byliśmy wyzyskiwani tak jako plemiona w naszym rejonie. Natomiast mimo wszystko jesteśmy utożsamiani ze światem zachodu i to musi być, tak sądzę, podwójnie trudne dla ciebie. Możesz pewnie się często spotykać z taką postawą wobec ciebie, że jesteś uzurpatorką. Czy dobrze przewiduję? Tak. Myślę, że właśnie to jest. Nadal miewam różne kryzysy. Myślę, że to jest część tej, bo można powiedzieć, dłuższej inicjacji, gdzie człowiek wyzbywa się nawet wobec siebie jakiś tam. Chociażby to, że na początku mojej ścieżki, ten 2015 rok, jak wiedziałam, że mam pojechać do Zimbabwe, to pierwsze to po prostu absolutnie nie chcę. Bo jestem białą kobietą i to jest trudne. I to jest za trudne. Ja bym wolała właśnie szanować to, co teraz absolutnie nie szanuję, czyli tą naszą popularną polityczną poprawność. Wolałabym, żeby moi przodkowie mnie stłamsili i zniszczyli i zabili, dlatego że ja oponuję wobec mojego powołania i mojej ścieżki. Nie, że oni to specjalnie, ale po prostu, że człowiek sam siebie jakoś tam niszczy, zamiast robić to, co wie, że ma zrobić, niż właśnie wystawić się na te wszystkie właśnie, że jestem rasistką, jestem uzurpatorką, jestem, że kłamię, że wymyślam, że jestem wariatką, że po prostu ja już chyba wszystko usłyszałam z tego wszystkiego. A z drugiej strony jest masa ludzi też, dla których moja praca jest wartościowa. Jest celebrująca, którzy się uczą bardzo dużo, razem się uczymy i dla których rzeczywiście nawet po prostu takie proste coś, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale to jest niesamowite, ile osób w Afryce ma przekonanie głębokie, że biali ludzie nie mają przodków. O, O tym też często piszę, bo to jest takie ciekawe. niesamowite, bo to jest niewinne. To jest po prostu na zasadzie, że tak samo jak Credo Mutua pisał, że biały człowiek nie zachowuje się, jakby miał przodków, A, że więc się nie ma zachowuje. przodków. A, okej. Bo dla osoby właśnie rdzennej obowiązki wobec przodków są tak ewidentne, tak mocne, tak oczywiste, że pewne rodzaje zachowania albo pewne odpuszczania rytuałów, ceremonii, sposobów prowadzenia się na świecie są tak niewyobrażalne, że po prostu tutaj widać ludzi, którzy, no nie wiem, no chociażby jak mieszkałam w Stanach, nie? Nie widać cmentarzy. Nie widać cmentarzy. Nie widać, żeby ktoś też mówił o tym, że musi iść na cmentarz. Albo musi pogadać z jakimś przodkiem właśnie. W Polsce to robimy, w Polsce to jest naturalne. Dlatego też wiele Zimbabweńczyków w Polsce, bo teraz jest ich bardzo dużo, też mi mówią, kultura polska jest dla nas czytelna, bliska, zrozumiała.
Tutaj jest coś takiego jak rodzina, ale jak mówimy rodzina, to mówimy o przodkach. Więc to jest coś takiego, że to my się jakoś tutaj prowadzimy jak ludzie, którzy mają przodków. No ciekawe, ciekawe, tak, ale czuję o co chodzi. We Francji też jest bardzo mało tego. Łącznie z tym, i to jest dramatyczne, trafiłam nie tak dawno do antykwariatu, który tam zbiera różne przedmioty. Tutaj jest we Francji taka anegdota, pozwolę sobie wtrącić, bo to ciekawe Tak, kulturowo. oczywiście. Bardzo często się zdarza, że kiedy umierają starsi ludzie i pustoszeje ich dom rodzinny, który czasami był dom rodzinnym dla wielu pokoleń, akurat mieszkam w miejscu, gdzie dominują, we wsi mieszkam zresztą w górach, gdzie dominują stare fermy, więc czasami to są wielopokoleniowe, 200-300-letnie fermy. I w tej chwili, kiedy taki dom pustoszeje po śmierci ostatnich mieszkańców, bardzo często on jest sprzedawany, a zanim zostanie sprzedany, zostaje całkowicie wypatroszony, opróżniony ze wszystkich przedmiotów. I te przedmioty są wystawiane na ulicę w ciągu jednego dnia, czy dwóch, czy weekendu, i ludzie mogą sobie wziąć albo kupić za symboliczną kwotę. I trafiłam w antykwariacie na przedmioty osobiste i zdjęcia rodzinne, które były wystawione na sprzedaż. Jakieś tam symboliczne euro czy dwa, pocztówki napisane do kogoś, listy miłosne w antykwariacie. I zrobiło mi się bardzo jakoś gorzko z tym, bo rzeczywiście i wiem, że tak to wygląda. Ludzie nie zachowują pamiątek po swoich przodkach. Nie ma już tych kufrów z pamiątkami i tych, tak jak jeszcze czasami się widywało w domach naszych dziadków, tak w Polsce, czasem rodziców, ale też nie zawsze. Takiego małego sanktuarium z pamiątkami rodzinnymi. Tutaj praktycznie tego nie ma. Ludzie taki dom później patroszą i wykańczają na nowocześnie. Ja jest całkowicie, całkowicie pusty już później. Więc czuję to, co mówisz. Powiedz mi, bo tak, ciekawi mnie bardzo. Co człowiek zachodu, który pojechał, bo mam też inną opowieść tak o Malidomie, jak to wyglądało dla człowieka zachodu, który pojechał się czegoś od niego nauczyć. Wydaje mi się, że każda taka historia musi być inna, bo każda osoba jedzie z własnym kontekstem i z własną ścieżką i z własnymi potrzebami, więc wynosi co innego. Więc powiedz mi to, co możesz i to, co chcesz, bo pewnie są takie elementy, o których nie mówisz, które zachowujesz dla siebie, co jest naturalne. A zresztą Malidoma też to mówi, że on nie wszystko pisze i nie wszystko mówi. No Że, tak i zaznacza to wyraźnie, że nawet w tej książce Z wody i ducha jest wyraźnie napisane, że pewna część tej inicjacji nie została zrelacjonowana, bo miała zostać po prostu intymnym doświadczeniem i że nie wolno o tym mówić. To też jest zapewne tak z twoim doświadczeniem. Ale jeśli możesz, to co chcesz i czym się chcesz podzielić, co najważniejszego, tak próbując to ująć w jakąś syntezę, jakie najważniejsze dla ciebie wyniosłaś nauki z 6 lat, tak? Jeździłaś tam, bo nie byłaś tam cienkiem 6 lat, tylko jeździłaś przez 6 lat do Burkina Faso. Tak, Najważniejszego jeździłam, wyniosłaś. spotykałam go w różnych miejscach na ziemi, tak, przez 6 lat. Tak. Co dla ciebie najważniejszego? Temu człowiekowi zachodu, który przychodzi, pyta: dobrze, Klara, ale co ty wyniosłaś? Ja Czemu tyle czasu wyniosłam. spędziłaś z tym człowiekiem i co wyniosłaś z tego dla siebie? No. Nie. Ojoj, wiem, właśnie to jest takie, no właśnie, takie nieudolne próby mówienia o kimś, zwłaszcza po właśnie po tej przechodzeniu na drugą stronę, ale też potem pewnie ludzie myślą, że ja jakoś, nie wiem, wielbiłam go czy coś. Ja go kochałam i on mnie również kochał. Znaczy, on kochał bardzo wiele, on w ogóle był takim właśnie otwartym, ale ta miłość u niego była. Ja czułam miłość jego przodków bardzo mocno i bardzo mocno również podziwiałam to, że on jest tak odważny w swoim, właśnie w swoich poszukiwaniach, w swoich doświadczeniach, w tej ogromnej walce, która po prostu była za kulisami. Może ci prześlę też, w zeszłym roku napisałam na rocznicę jego śmierci taki krótki tekst właśnie
o nim, tak jak właśnie go pamiętam, że ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak trudna jest ścieżka, powiedzmy, szamańska, nazwijmy ją szamańską. I jak wiele rzeczy się dzieje za kulisami, jak wiele rzeczy Malidoma musiał przechodzić, tyle potwornych rzeczy jako człowiek, takich chociażby właśnie ta nagła śmierć jego drugiej żony, która była dla niego. Widziałam go przed, widziałam go po. Mówisz o Sobonfu? Dobrze Nie, kojarzę. Sobonfu rzeczywiście zmarła potem parę miesięcy później, bo 2016, znaczy tak, czy tam 2016-17 rok, ale mówię o jego drugiej żonie. Chyba nazywa się Ruta. I ona zmarła w sierpniu właśnie 2016 roku. Tak, pamiętam, bo to było też w okolicach. Moja ciocia zmarła w tym samym czasie. I to było dla niego, i to było właśnie, ona była młodą kobietą, też tak podobnie do niego, że pojechali do Afryki na parę tygodni. Jak wrócili, ona była w ciężkim stanie, niby zmarła na malarię, z tego co pamiętam. Ale w świecie duchowym, to wiadomo, też w tym rdzennym świecie, nie ma czegoś takiego jak ach, zdarzyło się, zmarła na malarię. To wiadomo, że tam był jakiś atak. I Malidoma bardzo często był atakowany właśnie na polu tym duchowym, przez ludzi, którzy zazdrościli jemu, też ludzi jego rodziny. Miał w sobie bardzo dużo bolesnych, po prostu takie rzeczy, że on rzeczywiście jako człowiek, może nie powinnam o tym mówić, ale to takie, że naprawdę on chciałby inaczej. To ciągłe jeżdżenie, to ciągłe latanie, to ciągłe tłumaczenie. Jak byłam u niego w wiosce, pamiętam tą podróż, to ewidentnie on miał takie momenty, gdzie on chciał po prostu jakby spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Musiał ciągle tłumaczyć rzeczy, które ciągle ktoś chciał, żeby on jeszcze raz wytłumaczył, bo ten człowiek nie rozumie, właśnie to jest też ta postawa zachodnia, nie? Mi się należy, żebym ja zrozumiała. Tak, bo ja tu No. przyjechałem, wydałem pieniądze Tak, dokładnie. Teraz należy mi się to zrozumienie, nie? A on po prostu, pamiętam, że on był taki zmęczony w niektórych momentach i mówił, no, zobaczysz, zaufasz, to zobaczysz, to coś tam, ale bardziej z takiej bezsilności, że właśnie też jako osoba, która jak jeździła, on chodził na różne rytuały, ceremonie do przyrody. Trochę o tym mówił właśnie, że on miał bardzo bezpośredni kontakt ze światem duchowym. Komunikowano jemu pewne tajemnice, dawano jemu niektóre obiekty. On już był starszyzną. Jak ja go poznałam, to on już był właśnie z tej rangi naprawdę po prostu potężnego, osoby zainicjowanej. Nie da się tego wszystkiego wytłumaczyć osobie, która dopiero co przyjechała na 2 tygodnie tutaj do wioski, która chce się rozwijać duchowo, czy coś. Przepraszam, że tak mówię, to nie Rozumiem. zabrzmieć cynicznie, tylko bardziej po prostu próbuję opowiedzieć o tym, że tak jak ja obserwowałam Malidomę, i może też taka była moja rola też jako osoba, która go znała. Mam inną przyjaciółkę, która również z nim bardzo długo pracowała, i rozmawiamy o tym często, że my jako osoby właśnie tego klanu ognia, nie? Ona mówiła, on chyba po prostu doceniał to, że my go widzimy. Też jako człowieka, też jako osobę, która jest tak pionierska w swoim działaniu, w swoim zachowaniu, w ceremonialnym tworzeniu, również jako bardzo wrażliwy człowiek, który ewidentnie, jak z nim siedziałaś, po prostu bardzo chciał, żeby ci było dobrze. To było ewidentne. Ta taka radość i miłość, która z niego wychodziła, która właśnie, no dobra, ale jak to tutaj rozwiążemy? Więc dla niego, od momentu, jak go spotkałam, do momentu jego śmierci, to było tak mocno symboliczne dla mnie, że przez te 6 lat ja przechodziłam mocną inicjację z Zimbabwe.
Więc tak naprawdę od momentu, jak go spotkałam, potem wyjechałam na początku 2017 roku, potem znowu jakby też przechodziłam inicjacje w Zimbabwe, które mnie wyrzucały, niektóre inicjacje, które mnie prawie mnie zabiły, i wtedy Malidoma po prostu mi uratował życie. Że naprawdę wierzę, że niektóre rytuały, które były robione, ja byłam w procesie umierania, nie? I on mnie po prostu jakby, no, uratował mi życie. I potem znowu, że dobra, teraz twoi przodkowie powiedzą ci, co dalej. I on zmarł parę dni przed moim wyjazdem do Zimbabwe, jakby takim w 2022 roku. I takim już na dłużej, takim właśnie. No i wtedy jak zaczęłam robić swoje ceremonie w Zimbabwe i bardziej właśnie byłam ogarnięta co do tych przodków, którzy mnie tam wezwali. Więc ja czułam, że on i ja prywatnie mieliśmy takie porozumienie. Ja rzeczywiście tam trochę odstawałam również od tej grupy, bo bardzo często ludzie jeździli takie, no, samorozwój, pytania różne jakieś takie. A Malidoma widział, że ja miałam bardzo konkretną misję i jego rola była, żeby wspierać tą konkretną misję w takie sposoby, w jakie on mógł, otwierać te przestrzenie, a jednocześnie on sam wtedy przechodził, no tak jak mówię, była śmierć jego drugiej żony, która bardzo mocno też zmieniła jego działalność, bo jego druga żona była trochę jego menadżerką, a potem właśnie zaczął pracować ze swoją asystentką. I ona też miała swój sposób organizowania tego wszystkiego, organizowania tych wyjazdów do Afryki. Ale myślę, że on był też ta trochę, on wtedy trochę był pogodzony z tym, że po prostu nie wszyscy tego zrozumieją, że on zgodzi się na różne rzeczy, na które tak naprawdę się nie zgadzał. Po prostu, żeby była jakaś forma, bo on sam tego wszystkiego nie ogarnie, nie zrobi, i on jest zmęczony, i on ma swoje córki, i też jakby musi się, no też jako człowiek. I trochę był, no i myślę, że dla mnie właśnie to zestawienie, on nie był po prostu, nie wiem, najpotężniejszym szamanem, jakiego poznałam osobiście. Poza właśnie drugim, to zawsze mówię o moim nauczycielu Filu, rdzennym Amerykaninem, którego byłam asystentką. Dla mnie to jest właśnie zestawienie. To byli moi nauczyciele, i Phil, i Malidoma. Ale on też był człowiekiem, któremu się bardzo wiele rzeczy nie udały. I który miał w sobie ten ludzki głód, żeby się udało i żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby właśnie ta miłość, żeby ona wybrzmiała, żeby jego też zrozumieli ludzie, żeby się udało, żeby każdy coś z tego miał dobrego. I ta jego właśnie chęć dobra, zwłaszcza po tym, jak spotkałam też przeróżnych szamanów, i powiem, naprawdę mało jest szamanów takiej bardzo czystej intencji. A w Malidomie to, czy to właśnie jego przodkowie, czy jego duchowa rodzina, ona była tak potężna, tak czysta, tak związana z miłością. Nawet jak on jako człowiek nie wytrzymywał, to po prostu ta energia była, no, piękna, przepiękna. I To myślę, że dla mnie emanuje to trochę było. z, ja oczywiście połknęłam, gdzieś się przeczytałam książki Malidomy, połknęłam też bardzo wiele nagrań, które w internecie są na YouTubie z różnych jego wystąpień, z różnych zgromadzeń mężczyzn, przepiękne. I on mówi do mężczyzn, to jest też dla mnie niezwykle inspirującego. I to czuć u niego, czuć właśnie to, że jest prawdziwy, że jest taki miękki, ale jednocześnie zdecydowany, jednocześnie wie, co robi, że jest zintegrowany, ale jednocześnie bardzo miękki i dostępny. Dlatego tak strasznie żałowałam, że spóźniłam się o 2 lata i że nie byłam w stanie chociażby króciutkiego spotkania autorskiego z nim przeprowadzić. Więc wielki był mój żal, bo nawet z nagrań, które są na płaskim ekranie, emanuje właśnie ta z jednej strony ludzki, bardzo ludzki wymiar tej osoby,
zero energii guru, nie ma nic z tej energii w sobie, Tak. ani postawy, jest bardzo skromnym, był, jest skromnym, pokornym człowiekiem i nie dziwię się, że przyciągał ludzi do siebie, bo mamy tak dużo, jesteśmy otoczeni taką ilością różnego rodzaju właśnie iluzji i jakiegoś takiego show i bardzo silnego ego różnych osób. I czasami taka osoba poszukująca, mówię tu też o sobie, kiedy zaczyna poszukująca odpowiedzi na te najważniejsze pytania, jakie człowiek może sobie zadać, najchętniej zanim się znajdzie na łożu śmierci, bo fajnie byłoby trochę pożyć prawdziwym życiem, a nie dopiero w obliczu śmierci sobie te pytania zadać, co się często zdarza, to ja czasami się czułam jak taka piłeczka we fliperze, wiesz, że się odbijam od różnych rzeczy, idę w tą stronę, ale nie, 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 to mi bardzo źle wygląda, to może tu. I dokładnie tak wszędzie jest. I tak jak mówisz, tych ludzkich, w ludzkiej skórze, w ludzkich postaci, które są jednocześnie tymi pustymi naczyniami, przekazującymi tą czystą, pełną miłości energię. Ja wiem, że to strasznie pompatycznie brzmi dla pierwszej, lepszej osoby, która będzie tego słuchać, ale no nie da się tego inaczej powiedzieć. Zgadzam Jest się. niewiele, ale jak są, to przyciągają jak magnes. Tak. I chwała Bogu, że są. Jestem niezwykle wdzięczna za Meldomę i niezwykle wdzięczna za jego odwagę i za twoją odwagę, ogromną odwagę, bo wyobrażam sobie tylko, ile musiało cię to kosztować, żeby na ten grunt wejść, jeszcze w Afryce, nie w jakimś bezpiecznym środowisku zorganizowanych retreatów w eleganckich miejscach, tylko tam na tym gruncie bezpośrednio, gdzie wszystko się tak naprawdę, wszystko było dla ciebie nowe i wrogie zapewne, jeśli dobrze czuję. Więc kłaniam się tobie nisko za to. I oby więcej. Dlatego, jakby kończąc, chciałabym się dowiedzieć, ja i też ewentualni słuchacze tej rozmowy, gdzie można cię spotkać i w jaki sposób, i w jaki sposób można od ciebie odebrać to, czego się nauczyłaś, i czym żyjesz, i co tworzysz, i przestrzenie, jakie tworzysz. Bardzo dziękuję. Też chciałam właśnie podziękować Tobie i ukłonić się właśnie za to też. No to jest odwaga zawsze, odwaga taka najrzadsza, czyli odwaga, gdzie człowiek kroczy ścieżką i robi to, co mówi, a nie tylko gdyba sobie, że wiesz, fajnie by było na przykład wydać książkę Malidomy, nie? Wiem, że to też to są rzeczy, które nas kosztują, zawsze kosztują i bardzo ci za to dziękuję. Też wydaje mi się, tak jak mówię, że dla Malidomy to byłoby coś bardzo pięknego. Wiem, że on się wzruszał, jak jemu powiedziałam, że jego książka trafiła do Zimbabwe, że ludzie zaczęli ją czytać, zwłaszcza w trakcie COVID-u. To on się wtedy, pamiętam, wzruszył, że dla niego to, że w Afryce się czyta jego książki, to było wzruszające i potem, że w Polsce, że to były takie właśnie poza tą sferą dla niego znaną. No, więc myślę, że to, chociaż tak jak też mówisz, on był bardzo skromnym człowiekiem i nie lubił, jak ktoś za dużo jemu zaczyna opowiadać o tym, że właśnie jemu dziękuję, czy coś. Pierwszy raz, jak go poprosiłam o jego podpisy w tych książkach swoich, on po prostu powiedział: O Boże, nie. Właśnie, i miał takie coś w sobie. I myślę, że to trochę jest ten teren szamanów. I cieszę się, że znajdziesz też sobie credo mutuę, że takich szamanów właśnie pewnej klasy, powiedzmy, że oni po prostu to ich tak dużo kosztuje, ta ścieżka jest tak trudna, wymagająca, że trochę mają w sobie takiej przekory, że ludzie. Nie przyjdźcie do mnie, nie miejcie tych kłopotów, bo ta ścieżka was zmieni i będzie zawsze was właśnie coś kosztować po drodze, więc. Ale niestety,
Niestety, Niestety. niestety jest tak, że właściwie nie mamy wyjścia. Nie mamy W wyjścia. momencie, kiedy ten głód już jest i kiedy ta potrzeba odpowiedzi i poznania siebie, tego poznania nieintelektualnego, tylko tego na głębszym poziomie, to znowu to są puste słowa, tak normalnie, więc trudno się o tym mówić, ale kiedy ten głód już jest i zaczynamy szukać sposobów jego zaspokojenia niekonsumpcyjnych, to nie jest nasz wybór. Nie, to nie jest To nasz jest potrzeba, to jest taka potrzeba jak oddychanie tlenem i jak odżywianie ciała i po prostu nie ma wyboru. Więc z jednej strony może dobrze, bo wtedy nikt by tą ścieżką nie szedł, a z drugiej strony jest to jednak trochę niefajnie, bo tu nie jest to miłe. Wiadomo, że rozwój duchowy i rozwój siebie jest utożsamiany na Zachodzie właśnie z przyjemnością i ze spełnieniem i z chodzeniem w świetle. I tak pewnie jest, ale jest też inaczej z tego, co właśnie mówisz. Ale to jakby wszystko się zbiera w jedno w momencie, kiedy sobie pomyślimy, że życie ludzkie takie jest. Człowiek taki jest. Że nie ma życia, w którym wszystko byłoby okej, i życia, w którym wszystko byłoby nie okej, chociaż są życia, w których jest więcej nie okej niż okej i tak dalej. To jest też indywidualna sprawa, ale to jest po prostu odzwierciedlenie życia. Więc może tchnij chociaż odrobinę nadziei w serca ludzi, którzy są na początku tej ścieżki, że może jednak są jakieś zalety i nie zniechęcaj. Tak, oczywiście, oczywiście. Nie, przepraszam, bo to absolutnie nie miałam takiej intencji, żeby Nie żartuję odstraszyć oczywiście. ludzi. Tak, znaczy po prostu wiem też, że te postacie takie naprawdę wielkie też mają w sobie, no to co ty powiedziałaś, nie, tą pokorę samej ścieżki. Ścieżka robi nas pokornych. Jeśli nie, to ja nie wiem, jaka to jest ścieżka. Ale to po prostu takie wchodzenie w tajemnicę, która zawsze też zaskakuje cię kolejnym obliczem kolejnej tajemnicy, która potrafi być niesamowicie piękna. Niesamowicie piękna. Bo też tak jak zresztą to właśnie z innej beczki, to mój nauczyciel Phil zawsze mówił, że cel ścieżki to jest dotknąć prawdy. I jak już dotkniesz tej prawdy, to już nikt nie będzie mógł cię okłamać w twoim życiu. I tutaj nie chodzi o człowieka, tylko chodzi o to w ogóle takie, bo my mamy na Zachodzie takie bardzo właśnie intelektualne, ale czy to, co doświadczam, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe, czy ten sen był prawdziwy, czy to jakaś psychologia, czy to, że właśnie, czy jakaś choroba, czy coś tam, co jest prawdziwe, a co nie. Więc jak myślimy o inicjacji po prostu jako poznawanie prawdy, warstwa po warstwie, która jest dla nas przeznaczona, dla nas osobiście, niesamowicie intymnie opakowana, to potem ten naprawdę zachwyt życiem cię już nie opuszcza. Nawet w tych najgorszych momentach, a te momenty też potrafią być bardzo kiepskie, ale jest taki zachwyt. I to jest wszystko prawdziwe i żywe. I myślę, że w mojej pracy właśnie tak jak się zapytałaś, bo rzeczywiście teraz robię cykl webinarów po polsku, po angielsku, Boskie Ścieżki, czy tam Divine Pathways. Na pewno moje książki są dostępne. Jestem dostępna też na spotkania pojedyncze, jeden na jeden. Czy po polsku te książki były wydane? Bo nawet nie wiem. Po Tak, polsku? Czy tak, one... w polsku były wydane, znaczy bo ja jestem dwujęzyczna, więc i trochę pracowałam jako tłumaczka. Swoich książek bezpośrednio tak nie przetłumaczyłam, w sensie, że one są w podobnych tematach, na przykład angielska jest książka Wild Medicine, A Journey to Zimbabwe. To jest książka, która jest bardziej o mojej podróży do Zimbabwe pierwszej, o tych inicjacjach, bardziej te, które przechodziłam w Stanach, w Południowej Ameryce, trochę o Malidomie. O chorobie jest bardzo dużo, o chorobie szamańskiej, bo ja przeszłam chorobę, gdzie po prostu ruszać się nie mogłam. Nie mogłam chodzić, nie mogłam się ruszać, byłam w potwornym bólu takim, że nie wyobrażałam sobie. Nic sobie nie wyobrażałam. Miałam taki właśnie zgrzyt w ogóle, jak człowiek, który niby powinien móc się ruszać, ale nie może nawet przejść do łazienki. Jakby, jak taki człowiek ma wyobrazić sobie swoje życie,
No, to takie właśnie paradoksy, absurdy. A wtedy właśnie też, a przemieścić się w dodatku do Afryki. No, takie rzeczy. Więc, ale potem kolejna książka, którą napisałam, Polska, to będziemy się za Was modlić z Polski do Zimbabwe ścieżkami przodków. I to już jest książka bardziej o Zimbabwe i bardziej o moim doświadczeniu w Zimbabwe. Teraz jest taki pomysł, powstał z moją znajomą, mamy nadzieję, przetłumaczyć tą książkę na angielski, bo ona jest o wiele bardziej o Zimbabwe. Mniej o tych pierwszych, o chorobie, o inicjacji, bardziej właśnie o doświadczeniach też z szamanami w Zimbabwe i próba z jednej strony właśnie, tak jak powiedziałaś, są rzeczy, o których nie mówimy, też dlatego, że bardzo trudno je ubrać w słowa. I bardzo trudno też sobie wyobrazić, jaka przestrzeń szanuje te doświadczenia, potrafi uszanować. A z drugiej strony też takie poczucie właśnie ja mam, odkrywam przez te wszystkie lata, że moja rola chyba trochę jest, żeby mówić, żeby też mówić o tych rzeczach, o których się nie mówi. Bo nawet te książki powiem, że spotkałam się z taką krytyką w Zimbabwe, że ja za dużo mówię. Że ja o rzeczach duchowych mówię, a nie powinnam, że o takich rzeczach się właśnie nie mówi, że one są zakryte. Ale moi przodkowie mi ciągle mówią, żebym mówiła. Co prawda na różne sposoby, ale bo to jest poprzez również twórczość, właśnie ten teatr ceremonii, mój film polsko-zimbabwański, który to była opowieść, która. Ceremonia tak naprawdę, która była mi dana właśnie w przestrzeni Wielkiego Zimbabwe w trakcie wizji. On jest też, można go obejrzeć online, on jest dostępny. Podamy w opisie link, Tak, omówisz. więc a poza tym są kursy. No i teraz mam nadzieję od przyszłego roku, właśnie to jest moje największe marzenie, żeby wreszcie była ta przestrzeń, żeby móc więcej robić inicjacji związane z teatrem ceremonii. Czyli to są inicjacje duchowe, ale kulminacja tych inicjacji duchowych to jest ceremonia, która jest w formie twórczo-teatralnej. I tutaj myślę, że znowu odwołuję się oczywiście do Afryki, oczywiście do Egiptu i do tej potrzeby, którą mamy, żeby właśnie przechodzić takie rzeczy, żeby dotknąć pewnej esencji, która potem, cokolwiek by się nie działo w życiu, to coś w tobie jest żywe i to jest piękne i niesamowite i potrzebne nam, ludzkości, całej ludzkości w tych A naszych powiedz mi, czy czasach. jeśli chodzi o teatr ceremonii, na jakich zasadach się uczestniczy w takim spektaklu, jeśli to się tak nazywa? Jeżeli by ktoś chciał zobaczyć, uczestniczyć, co musi zrobić i kiedy? Tak, więc właśnie plan jest taki na razie, żeby zacząć w sensie przyszłego roku, to będzie powiedzmy styczeń, pod koniec stycznia w Polsce i wtedy no, jakby trzeba się zapisać, ale ja przez dłuższy czas nie wiedziałam na jakich zasadach to jest, bo robiłam ten teatr ceremonii na różnych kontynentach, w różnych konfiguracjach. W pewnej chwili zrozumiałam, że żeby przejść taką inicjację, to z jednej strony człowiek potrzebuje, oczywiście, musi być gdzieś podstawa jakaś artystyczna, albo można ją wyrobić. Ale najważniejsze jest to, że człowiek właśnie chce przejść przez, ma powołanie do tej duchowej inicjacji, bo sztuka bez duchowych inicjacji jest pusta. I to jest coś, co właśnie u nas, to Grotowski o tym mówił, pisał. On miał ten kłopot, on miał ten problem, on się trochę zgubił chyba w swoich eksperymentach, ale z drugiej strony, kto się nie gubi w duchowych eksperymentach, czy takich. W sensie, że on mówił, że on idzie do teatru i on widzi aktora, i on już nie jest w stanie, nawet bardzo dobry aktor. On po prostu widzi wszystkie schematy tego człowieka. Już nie jest w stanie widzieć, że to jest świetna gra aktorska. I myślę, że to jest właśnie duchowy proces, bo
Aktorzy to kiedyś byli szamani, to byli media, a postacie to nie były jakieś tam ludzkie postacie właśnie, że tutaj odzwierciedlamy najgorsze z ludzkości w opowieściach o traumie, tylko to są bogowie, to są przodkowie, to są wielcy przodkowie, a żeby unieść energię wielkiego przodka, to człowiek absolutnie musi przejść przez duchową inicjację, nie ma innej opcji. Dlatego w Egipcie to byli kapłani, kapłanki, które musiały trenować przez ileś tam lat, żeby potem na teatrze ceremonii, na właśnie w tych mówić słowa Izydy, wypowiadać słowa Ozyrysa. Więc to jest na takiej zasadzie, w duchu takiego, jak wrócimy do tego połączenia, to też jakie wtedy będziemy opowiadać historie i jak te historie nas uzdrowią, zmienią. Więc zwykle jakby zaczynamy od tekstu, mamy tekst, w sensie, że to są właśnie, to są moje teksty, to są teksty, które są mi jakoś tam przekazane, dane, ale potem proces wchodzenia przez to jest mistyczny. To jest właśnie otwieranie drzwi każdej osoby. Teraz muszę tak pracować, bo kiedyś też uczyłam w szkole, w Akademii Teatralnej w Zimbabwe na przykład uczyłam, jak byłam też tam, uczyłam na uniwersytecie. No i bardzo chciałam popychać w te strony i to trochę było tak, że na przykład połowa studentów bardzo chciała, a druga połowa bała się i mówiła, nie, my po prostu chcemy się nauczyć sztuki. I wtedy stwierdziłam, że nie, ja muszę po prostu założyć swój własny teatr i mówić na początku. To są mistyczne procesy. Jeśli nie chcecie tego, to nie zapisujcie się. Tak obudziło mi takie wspomnienie, anegdotka. Też znajome, grupka moich znajomych tutaj we Francji uczestniczyła w całym cyklu warsztatów z rdzenną z Kanady bodajże. I w pewnym momencie próbowałam dojść do tego, co one wyniosły żywego z tych warsztatów, które przez wiele lat się odbywały, jakieś tam kolejne stopnie, i co żywego, i co dla nich ważnego. I tak w tą stronę właśnie, ale duch w tym wszystkim, duch, co w waszym życiu? I odpowiedź była taka: nie, 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 to my tylko chcemy się nauczyć o tym, ale tak, żeby to nie, bo to za dużo, to na razie dla nas za dużo. Więc tak mi przyszło do głowy właśnie w momencie, kiedy powiedziałaś, że część chciała się nauczyć o tym, ale nie robić tego w praktyce. I myślę, że z tą duchowością, tak trochę zataczając koło, z tą duchowością na Zachodzie trochę tak jest, że ludzie chcą się dowiedzieć o tym, ale że tak już wejść w żywy sposób w to całym sobą, całą sobą, to już niekoniecznie. Ale tak wracając do tej sfery praktycznej, czyli wszystkie informacje na temat Twojej działalności można będzie i można już otrzymać z Twojej strony internetowej, czy tam wszystko ogłaszasz, do której link oczywiście zamieścimy, czy są też Tak, inne miejsca? tam są, znaczy jest strona internetowa, polecam swój kanał na YouTubie, mam kanał na Spotify'u, bardzo dużo stworzyłam muzyki, tworzę muzyki ceremonialnej i więc to i te filmy też, które robiłam też związane z festiwalem Nyamacacji, czyli festiwalem gwiazd w Zimbabwe, to też tam są filmy, które tam też są o tym i o tej mitologii gwiazd. Więc wydaje mi się, że tak, znaczy, oczywiście pracuję nad tym wszystkim, ale jest to też taki czas, gdzie nie mogę, jakby to powiedzieć, staram się to dobrze zrobić, staram się naprawdę tak, żeby to po prostu informacja jest. Jeśli ktoś chce, będzie to, broń Boże, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś chce na przykład ze mną pracować, no ale nie doszukał się w internecie informacji, więc Oczywiście. może. Ułatwimy to jak tylko mogę, czyli pod tym wywiadem wszędzie będą linki do ciebie. A powiedz mi, czy zamierzasz powtarzać te webinary, które w tej chwili zaczęłaś, ten cykl? Czy to będzie jakieś cykliczne wydarzenie, czy jednorazowe? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będę je powtarzać. One rzeczywiście, bo chodzi o to, że ja mam, no ja mam w ogóle, bo ja jestem od urodzenia emigrantką, jestem dwujęzyczna.
z jakiegoś powodu o wiele lepiej zrozumiana w Polsce. Nie wiem dlaczego, bo to nie jest tak, mój angielski wcale nie jest gorszy. Ale teraz właśnie staram się, żeby więcej mojej pracy również było dostępne po angielsku dla anglojęzycznej publiczności. Bo w Polsce na przykład robię kursy, już jakby robiłam kurs szamanizmu, parę edycji, kurs dywinacji, parę edycji, kurs astrologii, to jedną edycję, ale wznowię ją znowu w przyszłym roku, bo myślę, że i zainteresowanie, i zapotrzebowanie jest duże. Ale również chcę, żeby to było dostępne po angielsku, bo myślę, że to rzeczywiście inaczej wychodzi. Fajnie wychodzi i czemu nie? Więc myślę, że tak, że w tym roku to jest ostatnia oferta tego roku, ale w przyszłym roku mam nadzieję, że ją wznowię. Oczywiście zależy, to jest ciągły proces, jak sama wiesz, tłumaczenia siebie, tłumaczenia w sensie przetłumaczania pewnych rzeczy. Więc dla mnie na przykład boskie ścieżki, to Divine Pathways, to jest o dywinacji. Dywinacja we wszystkich formach, chociażby nawet to, co robił Malidoma ze swoimi właśnie muszelkami, sztuka naprawdę głębokiego widzenia jest dla mnie tak fascynująca, tak filozoficznie, duchowo, na wszystkich poziomach. Nawet to, że są szamani, którzy widzą, ale w swoim widzeniu nie widzą. Albo że ktoś może coś bardzo dobrze widzieć, a coś innego zupełnie nie. Albo że to, że widzisz bardzo głęboko, tak jak Malidoma widział bardzo, bardzo, bardzo głęboko. I on widział tą całość, bo był inicjowany, więc w pewnym sensie te jego różne klapki, już nie miał tych takich klapek, a bardzo wiele osób, chociażby astrologów, w astrologii to spotykam cały czas, świetnie znają swoją sztukę, ale nie mieli pewnego rodzaju doświadczeń, więc ich interpretacja to jest interpretacja osoby, która nie widzi, ale bardzo dobrze wiedzą, o czym mówią. Więc to są takie, mam nadzieję, że jednak w dywinacji i te cykle webinarów będą nadal żyły, bo to jest coś, o czym ja uwielbiam w ogóle rozmawiać z ludźmi właśnie o tym. A jeszcze mi powiedz, właściwie nie mi, tylko słuchaczom, ale mi też wspomniałaś, że spotykasz, masz też otwartość do spotkań jeden na jeden. A gdzie można cię spotkać w sensie geograficznym? W sensie geograficznym, tak. Na pewno jeśli chodzi o osobiste spotkania w sensie geograficznym, no to jestem albo w Polsce, teraz trochę będę przez parę miesięcy w Holandii, ale też bardzo często spotykam ludzi w dzisiejszych czasach przez Zooma, więc jakby te spotkania są online. Ja mam swoje narzędzia, swoje instrumenty i jakoś tak pracujemy, ale też jeśli właśnie wiem, że to jest luksus i nie tylko luksus, ale potrzebny nam luksus, nie? Tak, Właśnie kontakt bezpośredni jest. kontakt bezpośredni, dokładnie. Więc A jak jesteś w Polsce, to jesteś w jakim mieście? w Warszawie. Aha, okej. Warszawianka Okay. się Bardzo się cieszę, bo to znaczy, że jest szansa, że się spotkamy kiedyś, bo to będzie. O, nie, mam ogromną nadzieję. Mam ogromną nadzieję, że się spotkamy osobiście. Naprawdę byłaby to dla Nie, mnie nie ogromna, wielka omieszkam, radość. nie omieszkam, no z całą pewnością, bo jestem bardzo i uradowana i tą wymianą, i tą rozmową, ale też wszystkim, co sobą reprezentujesz, więc z wielką przyjemnością przy najbliższej okazji, O, jak będę w bardzo się Warszawie. cieszę. Już się cieszę. Powiedz mi, czy chciałabyś coś jeszcze dodać na zamknięcie, zakończenie? Myślę, że po prostu podziękować. Tobie podziękować, też Malidomie podziękować właśnie za jego humanizm w tym wszystkim i że mnie tak dużo rzeczy nauczył, nas nauczył, właśnie te rzeczy po prostu. Będąc sobą, myślę, że to jest takie bardzo inspirujące dla nas, że człowiek może tyle przekazać, nawet nie słowami, tylko po prostu pewnego rodzaju postawą. Ja Tobie również ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że tu możemy postawić przecinek, a nie kropkę zakończającą, że będzie jeszcze okazja do innego rodzaju wymiany. I życzę Ci szczęśliwej podróży.
Na najbliższe Dziękuję. miesiące, szczęśliwego powrotu i powodzenia w Twoich przedsięwzięciach przede wszystkim. Niech wszystko się stanie dla Twojego dobrostanu i dobrostanu osób, dla których pracujesz i z którymi pracujesz. Nawzajem, nawzajem. Dziękuję Ci bardzo, Klara, za spotkanie. Bardzo dziękuję.